W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie na temat dni tygodnia po niemiecku, czyli jak powiedzieć na przykład w poniedziałek, w przyszły wtorek, w zeszłą środę, w weekend i na dobrą sprawę wiele, wiele więcej dzisiaj. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego, w środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Wszystkie dni tygodnia po niemiecku są rodzaju męskiego. Będą miały więc rodzajnik der. Zacznijmy od tego, żeby wymienić sobie te dni po kolei. Poniedziałek to jest Montag. Od słów Mond, Księżyc i tak dzień oznacza to dosłownie Dzień Księżyca. Wtorek, czyli Dienstag, pochodzi od imienia Boga Wojny i Prawa Tyra. Środa, czyli Mittwoch, pochodzi od słów Mitte, środek i Woche, tydzień. Oznacza po prostu środek tygodnia. Donnerstag, czyli czwartek, pochodzi od imienia Boga Donara, który był Bogiem burzy i piorunów. Zauważcie, że do teraz po niemiecku grzmi to es donnert. Piątek, czyli Freitag, pochodzi od imienia bogini Frigg. Sobota, czyli Samstag, pochodzi od hebrajskiego słowa szabat, które oznaczało dzień wolny. Polskie słowo sobota też pochodzi od szabatu. W niektórych rejonach Niemiec na sobotę mówi się też Sonnabend. I dlaczego są aż dwa określenia na sobotę, o tym mówię w innym odcinku, do którego zostawię link pod tym nagraniem, jeżeli kogoś to interesuje. Niedziela po niemiecku to jest Sonntag, czyli dosłownie dzień słońca, od słów Sonne, słońce i tak. Jeżeli chcemy zapytać, jaki jest dzisiaj dzień, możemy zapytać welchen Tag haben wir heute, czyli jaki dzień mamy dzisiaj, welcher Tag ist heute, jaki dzień jest dzisiaj, lub ewentualnie was ist denn heute für ein Tag, czyli jaki jest dzisiaj dzień po prostu. W odpowiedzi możemy usłyszeć heute ist Montag, dzisiaj jest poniedziałek. O jutrze powiemy morgen ist Dienstag, jutro jest wtorek, a o dniu wczorajszym powiemy gestern war Sonntag, czyli wczoraj była niedziela. W jakiś dzień, na przykład w poniedziałek, to będzie am Montag, czyli użyjemy tego słówka am, którego oczywiście możemy używać ze wszystkimi pozostałymi dniami tygodnia, czyli we wtorek to am Dienstag, w środę to am Mittwoch i tak kolejno aż do niedzieli. Na przykład am Montag sehen wir uns, czyli w poniedziałek się widzimy, albo am Sonntag spiele ich Tennis, czyli w niedzielę gram w tenisa. Weekend po niemiecku to jest Wochenende. Od słów Woche, tydzień i Ende, koniec. Czyli jest to dosłowne tłumaczenie angielskiego week endu, czyli właśnie końca tygodnia. Możemy powiedzieć na przykład am Wochenende gehe ich auf eine Party, czyli w weekend idę na imprezę. Lub też sie arbeitet sogar am Wochenende, czyli ona pracuje nawet w weekend. Czyli zauważcie, że w weekend to też będzie am Wochenende. Znowu użyjemy tego słówka am. W przyszły poniedziałek to będzie am nächsten Montag. Na przykład powiemy am nächsten Montag muss ich Lebensmittel kaufen, czyli w przyszły poniedziałek muszę kupić artykuły spożywcze. Wersja bez słówka am w tym wypadku też będzie poprawna, czyli nächsten Montag muss ich Lebensmittel kaufen też będzie w porządku. I tak powiemy też o wszystkich pozostałych dniach tygodnia, czyli am nächsten Dienstag lub nächsten Dienstag to będzie w przyszły wtorek, am nächsten Mittwoch lub po prostu nächsten Mittwoch będzie znaczyło w przyszłą środę. Nieco bardziej oficjalnym wyrażeniem będzie am kommenden Montag, dosłownie w nadchodzący poniedziałek. I tutaj wersja bez słówka am, czyli kommenden Montag, też jest poprawna, przy czym dla nieco bardziej wrażliwych językowo Niemców lepiej będzie brzmiała ta wersja z am.
Dlaczego? Dlatego, że tak jak wspomniałem, jest to wersja nieco bardziej oficjalna. A im bardziej oficjalny język, którego używamy, tym mniej skrótów powinniśmy w nim używać. Dlatego, że na przykład w piśmie z urzędu, nawet w języku polskim, też nie znajdziemy słówka spoko. Więc w oficjalnym języku nie używamy skrótów. W zeszły poniedziałek to am letzten Montag. Wersja bez am też jest poprawna, czyli letzten Montag też będzie jak najbardziej w porządku, czyli oba zdania am letzten Montag habe ich sie besucht i letzten Montag habe ich sie besucht, czyli odwiedziłem ją w zeszły poniedziałek. Oba te zdania są poprawne. Tutaj też mamy nieco bardziej oficjalną wersję, czyli am vergangenen Montag, czyli dosłownie w miniony poniedziałek. I oczywiście tak też powiemy o pozostałych dniach tygodnia, czyli am vergangenen Dienstag, w miniony wtorek, am vergangenen Mittwoch, w minioną środę, am vergangenen Donnerstag, w miniony czwartek. I tutaj, podobnie jak poprzednio, ta wersja bardziej oficjalna trochę lepiej brzmi jako pełna wersja z tym słówkiem am, chociaż słówko am nie jest obowiązkowe i gramatycznie obie wersje z am i bez am będą poprawne. W każdy poniedziałek to będzie montags, czyli do słówka montag dodajemy jeszcze literkę s. I tak oczywiście z pozostałymi dniami. Dienstags będzie oznaczało wtorki, a mittwochs w środy. Na przykład Dienstags esse ich hier, czyli we wtorki jadam tutaj. Samstags spiele ich tennis, czyli w soboty gram w tenisa. Porównajmy to sobie z poprzednim wyrażeniem, które poznaliśmy, czyli am Samstag. Samstags spiele ich tennis oznacza, że regularnie w soboty gram w tenisa. Natomiast am Samstag spiele ich tennis oznacza, że w konkretną sobotę gram w tenisa, na przykład w następną sobotę. W każdy poniedziałek to po niemiecku jeden Montag. Czyli używamy tutaj tego słówka jeden, które wygląda i brzmi niemal jak nasze słówko jeden, ale po niemiecku oznacza każdy. Jeden Montag w każdy poniedziałek, jeden Dienstag w każdy wtorek, jeden Mittwoch w każdą środę. Na przykład jeden Mittwoch fliege ich nach Warschau, czyli w każdą środę latam do Warszawy. Albo jeden Donnerstag bin ich in Berlin, czyli w każdy czwartek jestem w Berlinie. Od poniedziałku do na przykład niedzieli to będzie von Montag bis Sonntag. Na przykład von Montag bis Sonntag lerne ich Deutsch, czyli od poniedziałku do niedzieli uczę się niemieckiego. Albo von Dienstag bis Donnerstag bin ich in Berlin, czyli od wtorku do czwartku jestem w Berlinie. I na dobrą sprawę to już wszystko na temat dni tygodnia po niemiecku, czyli am Montag to w poniedziałek, am nächsten Montag w przyszły poniedziałek, am kommenden Montag w nadchodzący poniedziałek, am letzten Montag w zeszły poniedziałek, am vergangenen Montag w miniony poniedziałek, von Montag bis Sonntag to od poniedziałku do niedzieli, Montags to w poniedziałki, jeden Montag to w każdy poniedziałek, a am Wochenende to w weekend. Dziękuję. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się 6 języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy.
Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna. Dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.